Teksasie, w Alabamie, w Karolinie Północnej, Południowej robią ci bawełnę. Ta bawełna jedzie do Chin. W Chinach jest przerabiana na przędzę, która jedzie do Bangladeszu. W Bangladeszu zrobią ci z tego koszulkę, przywiozą ci do Europy, dwa razy ją założysz i wyrzucasz ją na śmietnik. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy Konopne, w którym poruszam medyczne zastosowanie konopi. Moimi gośćmi są lekarze, naukowcy, pacjenci oraz eksperci zajmujący się tą niezwykłą rośliną. Ja nazywam się Tomasz Ołuczyński i jestem dyplomowanym terapeutą konopnym. Jeżeli publikowane przeze mnie treści są dla Ciebie atrakcyjne, zasubskrybuj, udostępnij lub napisz komentarz. A teraz zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zastosowaniu konopi w przemyśle włókienniczym, a moim i waszym gościem jest Maciej Kowalski, którego nie muszę przedstawiać. Działacz, aktywista, założyciel kombinatu konopnego. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, cześć. Maćku, jakie są główne zastosowania przędzy konopnej w przemyśle tekstylnym i poza nim w kontekście twoich prac i w kontekście planów kombinatu konopnego? W dużym uproszczeniu i może trochę wybiegając do przodu, można powiedzieć, że wszystkie rzeczy zrobione z materiału można zrobić tak naprawdę przy użyciu konopi. Niekoniecznie w 100% z konopi, natomiast zastępując dużą część surowców, czy importowanych, czy produkowanych z, no de facto z ropy naftowej, tak, który jest najpopularniejszym surowcem. Wszędzie tam można tą przędzę. Przędza to jest tak po polsku mówiąc nitka po prostu, tak? Czyli z nitki możemy zrobić dzianinę, możemy zrobić tkaninę, z tkaniną, no, tak zwanym materiałem, tak? Czyli płaskim wyrobem już możemy robić wszystko. Naturalnym takim skojarzeniem jest oczywiście odzieżówka i to jest ta najbardziej taka szlachetna, nazwijmy to, część wykorzystania wyrobów tekstylnych, no bo tam oprócz takiego czysto przemysłowego wykorzystania wchodzą kwestie jakieś tam modowe czy stylistyczne, które nazywając już po imieniu sprawiają, że to jest największy rynek. To jest jeden z no, największych sektorów gospodarki w ogóle, więc tutaj w przeciwieństwie do wszystkich praktycznie innych zastosowań konopi, tutaj mamy do czynienia z przepotężnym rynkiem, bo tak jak my, jak wiesz, jednocześnie działałem w zielarskim obszarze, no to tam mamy do czynienia z jakimś ograniczeniem wielkości rynku, tak? Jest ilość graczy, jest ilość klientów i tak naprawdę wszyscy ganiają się za tym samym klientem, który chce te wyroby zielarskie. Natomiast jeśli chodzi o wyroby tekstylne, to tutaj tak naprawdę nasze jakieś tam najbardziej ambitne cele to i tak oscylują w granicach promila całej wielkości rynku odzieżowego, nie mówiąc o tapicerskim, tutaj też duże zainteresowanie, bo materiał to nie musi być nasza koszulka, to nie muszą być nasze spodnie, to może być też obicie kanapy, na której siedzimy, tak. A Polska jest dużym producentem mebli, więc tu też upatrujemy spore szanse. Jakie są ekologiczne korzyści wykorzystywania konopi w produkcji tekstyliów właśnie? Tutaj powiem przewrotnie, bo nie aż takie duże, jak niektóre memy w internecie to pokazują, że tu konopie takie wspaniałe, a bawełna taka najgorsza i tak dalej. Przede wszystkim wszystko zależy od tego, jak to jest zrobione i gdzie to jest zrobione. I to są dwa główne czynniki. Ani konopie nie są same z siebie dobre, ani złe, ani bawełna nie jest dobra, ani zła, tylko zależy, jak się to zrobi. Można zrobić konopie w taki sposób, że one wcale nie będą przyjazne dla środowiska. I niestety duża część produktów konopnych, zakładając, że są prawdziwe, bo najprostszy sposób zrobienia produktu konopnego to poprosić Chińczyka, żeby na bawełnianym produkcie napisał, że jest konopny, ale licząc te, które są naprawdę z konopi, no to konopie w tej chwili największym producentem tekstyliów konopnych, tak jak chyba wszystkiego, jest Chińska Republika Ludowa, gdzie sposób przetwarzania tej rośliny powoduje, że de facto nie jest to szczególnie przyjazne dla środowiska surowiec. Wiem, że to może być nieco szokujące, bo wszyscy się spodziewamy w naszym środowisku, że będziemy się klepać po plecach i mówić, jakie konopie są wspaniałe i najlepsze, lepsze niż wszystko inne, ale jeżeli weźmiesz roślinę, która w trakcie uprawy rzeczywiście była no, mało obciążająca dla środowiska, nie można powiedzieć, że nie była w ogóle, no bo każda działalność człowieka jest obciążająca dla środowiska. Natomiast no, jest sobie ta roślinka, zebraliśmy to, ale jeżeli teraz przysłowiową chemią zalejemy to włókno, żeby je zmiękczyć, później te ścieki wylejemy do rzeki albo wylejemy to na pole, wystawiając pracowników na
na ryzyko zawodowe z tym związane, niszcząc środowisko wkoło, to pytanie, czy sam fakt, że na początku wzięło się to z przyjaznej dla środowiska rośliny, sprawia, że ten surowiec jest przyjazny dla środowiska? No nie. To samo dotyczy bawełny. Bawełnę można zrobić w sposób taki, że mucha nie siada i wszystko z nią jest tacy, a można bawełnę robić w taki sposób, że katastrofę ekologiczną powodować. Więc dla mnie ważniejsze niż to, czy to są konopie, czy to jest len, czy to jest bawełna, jest to przede wszystkim, żeby to było naturalne, bo tu między konopiami a bawełną jest zupełnie inna dystynkcja niż między konopiami a poliestrem, tak? Mhm. O poliestrze pewnie jeszcze za chwilę będziemy rozmawiać, bo to jest jakby, no, to jest nasz główny przeciwnik tak naprawdę rynkowy. Natomiast bawełna nie jest naszą konkurencją. Bawełna jest poniekąd naszym sojusznikiem. Między innymi z tego względu, że my używamy w produkcji również bawełny, czyli korzystamy z dobrych cech bawełny i dobrych cech konopi do produkcji. I na przykładzie bawełny, my bawełnę bierzemy z Grecji, która jest robiona zgodnie z europejskimi standardami, czyli bez genetycznych modyfikacji, bez pewnych środków ochrony roślin, które są szkodliwe i tak dalej. I przede wszystkim jest możliwie blisko konsumenta. I tu jest największa korzyść ekologiczna. Czyli dla mieszkańca Europy Środkowo-Północnej, a tutaj mieszkamy, nie ma bliższego geograficznie źródła tekstyliów niż konopie. Len, wełna, powiedzmy, to co nasi pradziadkowie nosili, tak? No tak. I to samo, co się mówi w przypadku żywności, żeby kupować lokalnie, to samo dotyczy tak naprawdę tekstyliów, tylko że jest kompletnie po prostu stawione na głowie, bo no 99, jeśli nie 100% tekstyliów w Polsce jest. Nawet jeżeli zostały uszyte w Polsce i mają metkę, że uszyto w Polsce, to i tak jest produkcja de facto bardzo daleko wschodnia, z bardzo niskim stopniem poszanowania dla środowiska. Mhm. Barwienie, to jest koszmar środowiskowy. Bielenie, barwienie, te wszystkie procesy uszlachetniające tak naprawdę nie bez powodu są wywalone z Europy, bo Unia Europejska jest taka fajna i kochana, że nie zabrania robić pewnych rzeczy. Tak, ale gdzie indziej można. Ale gdzie indziej można i można to przywieźć, tak? Więc dopóki jakby nie wprowadzimy na granicy zasad, że nie wolno tego robić i nie wolno tego przywozić do nas, no to niestety jest to taka lekka hipokryzja. Nie? No jak wiele, jest wiele takich przykładów, jeżeli chodzi o produkcję. Tak, w każdej branży dokładnie. Praktycznie. Dobra, no to w takim razie powiedz mi, czy są jakieś certyfikaty lub standardy jakości, które inne firmy stosują w produkcji, na co konsument powinien zwrócić uwagę, kupując tekstylia z informacją, że w jej składzie są konopie. Czy jest coś takiego, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby mieć pewność, że to jest, powiedzmy, wyprodukowane w Polsce? Jeżeli już użyłeś słowa pewność, to nie ma czegoś takiego. Czy jest coś, na co warto zwracać uwagę? No, ja tak naprawdę na wszystko odpowiadam to tak samo jak pytanie, jaki olejek CBD wybrać, tak? Renoma producenta. Dla mnie renoma producenta jest głównym kryterium tak naprawdę wyboru, bo jeżeli ja, no to wiadomo, że no będę trochę jakby do swój ogródek chwalił, tak? Ale jeżeli ja tutaj pokazuję, co my robimy i od lat to robię i są setki czy tysiące już w tej chwili osób, które były u mnie na polu, widziały to i mogą poświadczyć, że my to tu robimy z tych roślin, no to jest dla mnie 1000 razy mocniejszy dowód na to, że ten produkt jest tym, czym, co mówimy, że jest, niż kupione z Pakistanu ekologiczna bawełna z certyfikatem ekologicznej bawełny, gdzie nagle normalnie bawełna plonuje na poziomie tam 800 kilo do tony z hektara. I nagle z Pakistanu jest 15 ton z hektara ekologicznej bawełny, a obok jest 15 hektarów konwencjonalnej bawełny, która no niestety nic nie wyrosło na niej. I to jest jakby taka tajemnica Poliszynela, że ekologiczna bawełna to jest wszystko jedna wielka ściema. Gwiazdka, nie wszystko. Oczywiście są uczciwi producenci, którzy mają duży problem, bo borykają się z tym, że no oni ponoszą koszty naprawdę ekologicznej produkcji, a obok jest po prostu oszust, który przyniesie taki papierek, tak? Więc dla mnie tutaj nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie, bo tu żaden certyfikat tego nie załatwi.
My jako firma na przykład pracujemy zgodnie ze standardem ISO, ale to nie jest wprost dotyczące tekstyliów, jakby samych włókienniczych aspektów, tak? Jest kilka takich GOTS, na przykład taki Global Organic Textile Standard, kilka takich mniejszych, prywatnych tak naprawdę firm. Jest Ecotex, który bada już sam wyrób po prostu pod kątem pozostałości jakiejś tam najpopularniejszej tej tak zwanej chemii używanej w tekstyliach. Natomiast osobiście jako konsument, odkąd mam pewną wiedzę w tym zakresie, to na to nie patrzę. Patrzę tylko i wyłącznie na to, czy ufam temu producentowi i jeżeli ufam temu człowiekowi, który to zrobił, to nie interesuje mnie, czy on ma jakikolwiek certyfikat, a jeśli mu nie ufam, to nie wierzę w to, że jego certyfikat jest prawdziwy, a nie kupiony. Wiarygodny. Mhm. No tak, bo w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie stworzyć wszystko, nadrukować wszystko, co chcemy i nawet jeżeli rynek wchłonie jakąś część produkcji, no to niestety takiemu importerowi, dystrybutorowi, pseudoproducentowi się nadal opłaca, pomimo tego, że część mogą władze na przykład zlecić wycofanie. Przychwycić, tak, ale to tak jak mówisz, w każdej branży dotyczy, a jeszcze ci jako anegdotkę powiem, ostatnio rozmawiałem z Chińczykiem, którego próbowałem namówić czy podpytać o możliwość rejestracji w Polsce chińskich odmian konopi, no bo Chińczycy duży producent, mają swoje nietypowe odmiany. Ja lubię zawsze sprawdzać wszystko, co jest na rynku. No wszystkie europejskie sprawdziłem, sobie myślę, ciekawe, co tam Chińczycy robią, bo w Stanach Zjednoczonych najpopularniejsze są chińskie odmiany. Mhm. No i Chińczyk mi odpisuje, że tak, nie ma sprawy, to jest i uwaga, uwaga, mówi, że bardzo dobrze genetycznie modyfikowane, świetnie sprawdzone, że wszystko, co się dało, zmodyfikowali, jest super. No ja mu odpowiadam, że no wiesz, to tak nie bardzo, już pomijając moje jakieś tam nastawienie, to po prostu w Europie jest zakaz genetycznie modyfikowanego rolnictwa. Na co odpowiada, a to nie ma sprawy, to ja ci przyślę takie, że na papierze będzie, że nie jest. No pięknie. Więc w tym momencie całe wiesz, zaufanie do właśnie certyfikatów, papierologii całej, no jest dla mnie zerowe, nieistniejące. Mm-hmm. No to nie powiało optymizmem. Dobra, ale idźmy dalej. Ile firm w Polsce aktualnie produkuje przędzę lub gotowy materiał pochodzący z konopi? Ja mam takie podejście do konkurencji, że wolę robić swoje i nie oglądać się na innych, więc mogę mieć błędną wiedzę wynikającą z tego, że się szczególnie nie interesuję, ale z tego co wiem, to oprócz nas nikt. To znaczy jest kilka w ogóle, bardzo małe kilka przędzalni w Polsce jakichkolwiek i to są głównie zakłady, które się zajmują syntetykami. I to takie bardziej techniczne jakieś zastosowanie, jakieś przędze polipropylonowe, które właściwie bardziej na sznurki idą, coś takiego, takie nie wodzieżówkę. Jest duża, znana przędzalnia Safilin, która, no pytanie, czy jest polska, jest w Polsce, ale nie jest polska. Ale to jest, to oczywiście są dwie przędzalnie na terenie tutaj niedaleko nas w Warmii i Mazur. I to są przędzalnie lnu, francuskiego lnu, no tylko, że polska siła robocza, zwłaszcza na tefronie, jest tańsza niż francuska, więc robią to u nas. Próbują z konopiami, od lat próbują i od lat na razie im się nie udaje, bo tam jest zupełnie inne podejście. My pracujemy na krótkim włóknie, oni pracują na długim włóknie. Nie wchodząc w szczegóły technologiczne, długie włókno to jest rzekomo szlachetniejsza przędza, dużo trudniejsza, bardziej kosztowna w produkcji i pozyskanie surowca opiera się w głównej mierze na pracy ręcznej, która no w tej chwili jest tak droga, że tego surowca po prostu nie ma. Wiem, że Francuzi z Belgami kombinują jakoś, żeby zmechanizować ten zbiór długiego włókna, więc pewnie się to pojawi. I tu w ogóle w Europie, no to Francja i ta francuskojęzyczna część Belgii jest tutaj najbardziej rozwinięta. Więc mogę kogoś, że tak powiem, krzywdzić, mówiąc, że nie ma nikogo, kto robi to, co my, bo mogę po prostu albo o czymś nie wiedzieć, albo ktoś pracuje, ale w przeciwieństwie do mnie wyznaje zasadę, że tą ruską ciszej będziesz, dalej zajedziesz i po prostu sobie gdzieś tam robi i nie krzyczy światu o tym. Natomiast na pewno nie jest to, przekładając na tą najpopularniejszą część rynku konopnego, czyli tą związaną z kwiatostanem, no to jest diametralnie inna sytuacja. Bardziej mi to przypomina moje pierwsze kroki gdzieś tam w 2014 roku, gdzie było nas garstka, nie wiem, no kilka firm na palcach jednej ręki do policzenia, które się w ogóle w tej orbicie poruszali. Czyli reasumując, na ten moment jesteś kombinat jest jedyną firmą, która zajmuje się tym na skalę przemysłową. Przynajmniej pracuje nad tym.
Myślę, że tak. Znaczy pracuje pewnie trochę więcej firm nad tym, tak? Też szerzej rozumianym czy przerobem łodygi, no to na pewno jest trochę firm, które zwłaszcza w kierunku paździerzowym poszła i włókno jest dla nich niejako odpadem, więc jakieś takie zastosowania do izolacji budynków czy czegoś takiego, no to to włókno już gdzieś tam jest trochę tych producentów, bo to nie jest jakiś szczególnie skomplikowany proces. Natomiast jeśli chodzi o przejście tych wszystkich kroków, czyli od etapu rośliny przez dekortykację do samego włókna, później zmiękczenia tego włókna, uszlachetnienia go, przygotowania wszystkich tych procesów przygotowawczych i uprzędzenia, czyli zrobienia tej nitki, no to z tego co wiem, to jesteśmy jedyni. Natomiast na następnym kroku, którego my w tej chwili jeszcze nie robimy, to znaczy ani nie mamy na to środków, ani miejsca, ani czasu, ale wszystkie te trzy rzeczy chcemy rozwiązać w najbliższym czasie, czyli co z tą przędzą się dalej dzieje, to tutaj jest zaskakująco dużo graczy w Polsce. Jeżeli to już jest na przykład tkalnia, tak, czyli zakład, który odbiera przędę i robi z niej tkaninę, to ja byłem zaskoczony tym, jak dużo tych zakładów przetrwało profesora Balcerowicza i jak dużo osób jeszcze w sektorze włókienniczym pracuje. Oczywiście to nie są konopne firmy, tylko po prostu dla tkacza jest mu poniekąd wszystko jedno, czy on tka jutę, czy bambus, czy bawełnę, czy konopię, czy polipropylen. Nie? Więc to są po prostu już szerzej zakłady. I to są duże, no jest ich kilkanaście przynajmniej takich dużych zakładów i tysiące małych zakładów. Dobra, to w takim razie wracamy do kombinatu i pytanie, czy produkcja przędzy konopnej wymaga specjalistycznego sprzętu lub jakiejkolwiek unikalnej technologii? Z jednej strony można powiedzieć, że nie, bo duża część rzeczy, które my robimy, bazuje na... Ogólnie włókiennictwo, tak naprawdę jak ja byłem teraz w okolicach Manchesteru, czyli kolebce zmechanizowanej produkcji tekstylnej, to jest 1850 mniej więcej lata i właściwie bez zmian. Można powiedzieć, że duża część procesów, które robimy, to jakby to muzeum odpalić, to byśmy 3/4 naszej roboty byli w stanie tam zrobić. Więc to nie jest taka technologia nowoczesna w rozumieniu, chciałem powiedzieć, latanie w kosmos, aczkolwiek latanie w kosmos to już 70 lat temu polecieli w Blasznej Puszce, więc to też nie jest chyba tak aż szalenie skomplikowane, co nie znaczy, że ja i ty wiemy, jak polecieć w kosmos, mimo że to nie jest szczególnie skomplikowane. Więc duża część to jest powrót do starych technologii tak naprawdę, które są o tyle usprawnione, no, że mamy dobrodziejstwo różnego rodzaju sensorów, elektroniki, która w odpowiedni sposób zastosowana, czyli bez przesady z tą elektroniką, no, to jest w stanie sprawić, że coś, co dla naszych pradziadków gdzieś na przykład w latach 30. XX wieku było w ogóle nieosiągalne i w marzeniach tylko mogli sobie o tym powiedzieć, to ja teraz za 20 zł na Allegro mogę jakiś tam czujnik kupić i on to robi, prawda? Mhm. Na końcu już sam etap sprzędzenia to wykorzystujemy relatywnie nowoczesną technologię. Mówię relatywnie, bo we włókiennictwie czas płynie dość powoli, bo to, co było powiedzmy w latach 70. rozwijane, w Czechosłowacji zresztą, to jest technologia, którą my w tej chwili używamy, czyli no jak na włókiennictwo to dość nowoczesna i w ogóle nasza maszyna to jest kopia dokładnie tego, co w Czechosłowacji zaprojektowano, zrobiono. Bardzo prosta maszyna, ale jednocześnie to, co jest dla mnie proste teraz, patrząc wstecz, co nam się udało przez ostatnie tam 3-6 miesięcy na etapie samego sprzędzenia odkryć, czy no, na nowo dowiedzieć się powiedzmy, no to teraz wydaje się banalne, ale pół roku temu to była czarna magia. I wiem, jak dużo jeszcze rzeczy jest przede mną do dowiedzenia się, które teraz są dla mnie czarną magią, a które, jak wiesz, to są proste. Więc to taka trochę filozoficzna odpowiedź, no bo czy to jest skomplikowany proces? Jak go kumasz, to nie jest skomplikowany i pewnie każdy jeden proces. Jak ktoś umie Vivaldiego zagrać, to nie jest to dla niego trudne, a jak ktoś nie umie, to jest, tak? Tak, taka może trochę wymijająca. No trochę uciekłeś, no ale no dobra, no najlepsza odpowiedź wymijająca to... To zależy. Tak. No niemniej jednak nie jest to coś, co każdy ma w domu, tak? To nie zrobimy przędzy przy użyciu garnka i miksera. Natomiast w przeciwieństwie do tych zielarskiej części, tak, którą ja zawsze podkreślam, że jak chcesz mieć pewność, to sobie wysiej w ogródku i sobie zrób. Ja ci powiem nawet jak, a jak ci się nie chce, to kup ode mnie. Mhm. Później 99% ludzi tak kupuje, bo im się nie chce. Natomiast z przędzą tak nie jest. To nie jest coś, co można zrobić. Znaczy inaczej, no można zrobić na kołowrotku, wiadomo, tak? Ale to już mamy do czynienia z jakimiś tam
hobbystycznymi zapędami. No, hobbysta, amator, no wiadomo, że tutaj tak, skali no, się nie uzyska, prawda? I kosztu, bo to nawet jeżeli ktoś stwierdzi, a dobra, tam skala mi niepotrzebna, ja sam dla siebie sobie sweterek chcę zrobić, no to jednak będzie go robić 2 lata, żeby dostać ten jeden sweterek i nie będzie to najlepszy sweterek świata. Dobra, to powiedz mi, skoro już tak wymijająco z tą wcześniejszą odpowiedzią, to mam dla ciebie takie pytanie, jakie są główne wyzwania techniczne związane z produkcją przędzy konopnej oczywiście? Z czym najbardziej, z czym się teraz mierzycie, z czym się teraz borykacie, jakie to, aspekty tak naprawdę są? Co tydzień jest inne na to odpowiedź. Nie ma jednej takiej wielkiej jakiejś odpowiedzi, no nie wiem, na przykład po Stanach jakieś dzieje teraz to mi to były często konkretne odpowiedzi, że no oni na przykład w danym stanie mogliby produkować więcej ziarna konopnego, ale nie wolno u nich sprzedawać makuchu dla zwierząt i to ich blokuje, tak? To ja nie mam takiej prostej, że tak powiem, wymówki, bo tutaj nie ma ograniczeń. Tu nie ma tak naprawdę utrudnień, oprócz tego, że poza nami niewiele komu się chce to robić. I to nie jest tak, że brak jakichś pojedynczych takich barier czy wyzwań powoduje, że ja jutro wezmę i wszystko zrobię. To po prostu wymaga czasu i prób, metod, testów różnych, tak? Natomiast to nie jest tak, że jest jakaś jedna rzecz w stylu, nie wiem, nie umiemy tego zebrać na przykład, tak? Umiemy to zebrać, umiemy to przerobić. Każdy ten etap jesteśmy w stanie przejść. No na dzisiaj na przykład walczymy z kwestią wytrzymałości przędzy, tak? Czyli jest jakiś tam parametr. Do tej pory robiliśmy 5, dzisiaj nam się udało zrobić 8, a żeby rzucić to na tkalnię, na tkaniu masz 2 kierunki, masz wątek i osnowę. To na wątek nasza przędza się nadaje, na osnowę się jeszcze nie nadaje, bo mamy 8, a musi być 10 ta wytrzymałość. Mhm. Ale to nie jest jakby rzecz, że teraz ja się będę głowić jak 10. Ja po prostu mam jeszcze 1000 rzeczy do sprawdzenia i to jest dosyć prosta tak naprawdę, dosyć prosty sposób pracy, bo po prostu robisz je po kolei i patrzysz, jakie są wyniki. No, jak to poprawiło, wynik będzie. Więc, tak, no tylko, że ogranicza nas długość doby i ilość rąk do pracy i ilość pieniędzy. No bo jakbym teraz zatrudnił 10 tysięcy osób i każdemu dał wszystkie pomysły naraz, no to bym miał za miesiąc wyniki, tylko musiałbym za to tyle zapłacić, że nikt mi na końcu z kolei konsument za to nie zapłaci. No ale, cierpliwość nas ogranicza. Ale w tej całej sytuacji, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale mam przeświadczenie, że jesteś na tyle dobrej i komfortowej sytuacji, że nie ścigasz się z kimś jeszcze, z jakimś zakładem. Wiesz co, tu możesz chyba, że robią, chyba, że coś robią, że siedzą tak cicho. Robią i nie siedzą cicho, tylko nie są po prostu nad tą rzeką naszą Wisłą, tylko nad Gangesem. No dobra, ale mówimy o tym, co się tutaj dzieje, o firmach polskich. Chciałbym, żeby była to, że tak powiem, oddzielna kategoria, ale nie jest i jeszcze długo nie będzie. Bo koniec końców polskiego konsumenta w tej chwili biją się jeden Pakistańczyk z drugim Pakistańczykiem, a nie Polacy. Więc moją konkurencją są podmioty z Bangladeszu, z Pakistanu, z tego zagłębia tekstylnego i tam prace intensywnie trwają i o ile oni w samych konopiach mają mniejsze doświadczenie, mniejszą wiedzę, z racji trochę obcych dla mnie tak naprawdę, bo nie wiem dlaczego jeszcze tego nie zrobili, bo z drugą strony wiedzę techniczną odnośnie już samego procesu przędzenia, samego procesu obróbki włókienniczej, no to mają niepomiernie większą, tak? Tam są całe zastępy ludzi, którzy są kształceni w tym, specjaliści w wąskich dziedzinach tak naprawdę, fachowcy, ale z jakichś przyczyn to też jest jakby taka jakby sytuacja, w której jeżeli masz tak dobrą sytuację bawełniarską, to nie szukasz alternatyw. Mhm. Więc oni się za te konopie aż tak bardzo nie biorą, ale no jest już tam sporo podmiotów, więc z nimi owszem się ścigam. Bo zresztą mamy tutaj taką trochę sytuację, tak jak było z nieszczęsnym piwem konopnym, czyli zadebiutuje jeden z drugim głupek, wypuszczając badziewny produkt i wyrabiając renomę dla takiego szerokiego konsumenta, że oto to jest piwo konopne, badziew. No to już następnego nie spróbuję. I teraz trochę obawiam się sytuacji, że konsument taki trochę głodny tej nowości, ciekawy tego, czym są te konopie, jeżeli pierwszy kontakt będzie miał ze ściemnionym, gównianym produktem ściągniętym z Bangladeszu, to utrudni mi życie.
I to jest tutaj jak najbardziej się ścigam. No i poza wszystkim innym ścigam się, że tak powiem, sam ze sobą, no bo środki nie są z gumy, tak? Ja mam pewne zobowiązania wobec inwestorów i musimy pokazywać spełnianie pewnych kroków. To, co do tej pory nam wychodzi, jakby. A Excel nie kłamie. Choćby nie wiadomo, jak go cisnąć, to cię nie okłamie. To też nie jest taka sytuacja, że ja tu jestem sobie rentierem i sobie czy to zrobię, czy nie zrobię, to w sumie bez znaczenia. Tak? To jest moje hobby, ale to jest też źródło utrzymania 40 osób w tej chwili i oszczędności 2500 osób, które muszą pracować. Mhm. A możliwości skalowania, jeżeli już przejdziecie przez ten etap, kiedy te podstawowe bariery, które was dzielą przed wysłaniem przędzy do zakładu, do tkalni, tak? Bo to tkalnia potem przejmuje. Jakie są możliwości skalowania? Zakładając teoretycznie, że za 2 miesiące, co życzę ci z całego serca, ten problem uda wam się rozwiązać. I wyślecie. Oprócz ograniczenia wynikającego z cyklu życia rośliny, to możliwości skalowania są, można powiedzieć, nieskończone. Oczywiście z fizycznego punktu widzenia są skończone, tak? Natomiast głębokość rynku tekstylnego to są takie liczby, tak jakbyś analizował budżet państwa. To zaczynasz się gubić. To są miliardy, tryliony, biliony. To są po prostu zbyt astronomiczne wartości. Bo teraz przekładając sobie to na hektary. W Europie jest 300 tysięcy hektarów bawełny i jesteśmy jako Europa 1% światowej produkcji spełniamy. Czyli 300 tysięcy hektarów to jest raptem 1% światowej produkcji. To teraz jak ja bym miał zrobić 30 tysięcy hektarów konopi na przykład, czyli szczytowo w ogóle możliwości, jakie kiedykolwiek były, więcej niż cała Europa ma obsiane, to byłbym 10% tego 1% jednego z udziałów globalnego rynku, więc technologicznie ja jestem w stanie razy dowolny współczynnik w ciągu 12 miesięcy to przemnożyć. Ograniczeniem jest oczywiście sprzedaż, no bo tu jest największe wyzwanie tak naprawdę, że dobra, ja mogę w tej chwili 2 tony pszenzy miesięcznie robić. Jeżeli będę miał na to zbyt, no to przechodzę na pracę na 2 zmiany, mam 4 tony. Jak to mam, to po prostu zamawiam kolejne maszyny, stawiam kolejne hale, kontraktuję kolejne pola i na drugi rok jestem w stanie, no może nie razy 100, bo się wywrócę, ale to tylko wynika z możliwości organizacyjnych po prostu, tak, że jak robisz coś 2 tony, no to na drugi rok zaplanuj max 20 ton, a nie 200 ton miesięcznie, bo po prostu będziesz musiał nagle z dnia na dzień zatrudnić 500 osób i zatrudnisz złodziei i partaczy zamiast dobrych ludzi, tak? Natomiast nie ma tutaj po stronie technologicznej czy rolniczej ograniczeń na zasadzie takich, że no rolników nie znajdę, albo że nie wiem, no to już tak naprawdę zaczynają wchodzić wtedy problemy typu czy zakład energetyczny mi prąd dowiezie, bo to w Polsce jest dużym problemem w niektórych miejscach, że jeżeli bym chciał sobie teraz razy 10 postawić zakład, czyli zamiast tam 300 kW, które mam, by potrzebował 3 MW, no to będę 2 lata czekać na energię, czyli ja zdążę maszyny wyprodukować, halę postawić, konopię wysiać i zebrać, a energia mi jeszcze prądu nie podłączy, nie? Ale to nie są rzeczy, które mi sens powiek spędzają, bo to są sprzedaż, to jest największa trudność, bo też tak, bo żyjemy w czasach, żyjemy w czasach, gdzie produkcja nie jest problemem, tylko sprzedaż jest problemem. No, słowo problem to takie zawsze się tam kojarzy źle, ale tak, no jest, to jest największa trudność, nie? Żeby przekonać klienta, który idzie do galerii handlowej i wejdzie do jednej sieciówki, drugiej sieciówki i kupi tak naprawdę rzeczy z tej samej fabryki gdzieś z Bangladeszu, żeby jednak pomyślał, że może lepiej te pieniądze zostawić w kraju, może lepiej je wydać w rodzimej firmie. I tak jak w Stanach na przykład, nawiązuję do nich, bo tam trochę czerpię jakichś tam wzorców, akurat w tym obszarze włókienniczym są dynamiczni, to tam kup amerykańskie jest jakby takim motywem przewodnim przy zakupach. Wiadomo, że nie dla każdego, ale ludzie są skłonni zapłacić więcej za produkt albo przynajmniej patrząc na porównywalny wybiorą ten amerykański, bo mają świadomość tego, że oni te pieniądze wydadzą u swojego przysłowiowego sąsiada, który będzie miał więcej pieniędzy i pójdzie do nich, tak? Czyli jeżeli jesteś, nie wiem, fryzjerem i kupisz sobie bułkę od sąsiada, to ten człowiek będzie miał te pieniądze i pójdzie do ciebie do fryzjera. A jeżeli wysyłamy pieniądze z kraju, to one do nas już nie wrócą. Więc tutaj powoli się pojawia ta świadomość konsumencka, taki patriotyzm gospodarczy,
jak są jakieś takie, nie mam dokładnych wartości w tej chwili spod palca, natomiast jak czytałem opracowania, czy polscy klienci zwracają na to uwagę, czy to jest polski produkt, to jakieś 20-30% mówi, że tak, że chciałaby. Tylko za bardzo nie ma wyjścia i nie wiemy jeszcze na ile te deklaracje, że tak, jakbym mógł, to bym wybrał polski produkt, na ile za tym idzie w parze skłonność do pokrycia na przykład różnic w wynagrodzeniu polskiego pracownika bengalskiego, tak? Mm-hmm. Na ile to, że my na przykład ścieków nie generujemy, tak? Ale powiedzmy, że zakłady, nie wiem, barwiarskie, do których będziemy wysyłać, no to siłą rzeczy będą te ścieki generować i oni będą je oczyszczać, a zakład w Bangladeszu nie będzie ich oczyszczać. Czytaj, będzie to tańsze. I teraz jakby przedstawić konsumentowi taki pełen rachunek sumienia, że proszę, tu jest bluzka za 40 zł i właśnie dwójka dzieci pożyje 10 lat krócej przez pana zakup, bo zatruli je chemikaliami z zakładu barwiarskiego, albo tu ma pan bluzkę za 80 zł i nie zabił pan nikogo. No i wiadomo, że tak przedstawione to by inaczej zadziałało, a tak naprawdę jest to ukrywane, ale wychodzi to powoli w ludziach, ta świadomość, ta niechęć do rzeczy, które szkodzą innym tak naprawdę, a na to wszystko jeszcze mamy ciocię Unię, która w którymś momencie już coraz głośniej tak naprawdę mówi o tym, że właśnie pewnych rzeczy nie będzie można importować, że pewne rzeczy będą trudniejsze dla tych nieuczciwych graczy, co dla mnie jest oczywiście nieocenionym wsparciem, chociaż wiem, że to nie będzie ani dzisiaj, ani jutro. No oczywiście, takie zapisy powinny być już dawno wprowadzone, gdyby nie potężne lobby przemysłowe, no to na pewno, skoro już potrafimy liczyć jakiś ślad węglowy, nie wiem, przy jednych procesach, z pewnością udałoby się jakiś parametr opracować, dzięki któremu moglibyśmy porównać, czy t-shirt z Bangladeszu jest, pomimo tego, że jest tańszy, czy nie obciąża naszego środowiska, gdyby był wyprodukowany bliżej. A powiedz mi, Maćku, jeszcze jedno. Jaka jest wydajność konopi w porównaniu do wydajności uprawy bawełny? Mówię o ilościach, powiedzmy, nie wiem, z hektara. Jakie są proporcje między bawełną a konopią? Bawełna to jest mniej więcej 800 kg do tony włókna już oczyszczonego i niewiele więcej, to znaczy ona nie daje, troszeczkę powstaje jeszcze nasion, z których się robi olej bawełniany, który jest głównie do kosmetyków używany w żywności w dużo mniejszym stopniu, bo on musi podlegać samemu się oczyszczeniu, bo tam jakieś toksyczne substancje są, nie znam się na tym dokładnie. Natomiast generalnie strumień przychodów to jest właściwie samo to włókno. Natomiast przy konopiach tak naprawdę mamy tonę do dwóch ton włókna, w zależności od tego, jaki stopień oczyszczenia nam jest potrzebny, no i 8-10 ton paździerza. I tutaj taka gwiazdka, no bo jak ktoś sobie to usłyszy, to sobie powinien pomyśleć, aha, czyli tak naprawdę te włókno konopne powinny być dwa razy tańsze, tak? Skoro mam go dwa razy więcej z hektara i jeszcze mam paździerz, za który mi zapłacą. Mhm. I poniekąd jest to prawdą. W takim stanie surowym ja za bawełnę płacę około 10 zł za, to jest taka światowa cena, no bo to jest takie dobro tak szeroko handlowane, że jest po prostu tak jak za ropę naftową czy za złoto, no to jest cena rynkowa za bawełnę, jest około 10 zł, to koszt takiego surowego włókna konopnego to są 3-4 zł. Po 700-800 euro za tonę chodzi takie włókno, które do izolacji dachów jest używane. Natomiast później, żeby to włókno przetworzyć na coś, co, bo bawełna schodzi z krzaczka i jest mięciutkim puszkiem. Konopie schodzą z krzaczka i są nie są mięciutkim puszkiem, dokładnie. Więc tutaj wchodzą te aspekty, o których wcześniej pytałeś, czyli ta jakaś wiedza unikalna. Ona jest unikalna, ona nie jest jakaś super szczególnie technologicznie zaawansowana, ale jest unikalna. Jak zrobić to? To są proste zabiegi tak naprawdę, ale no, dużo rzeczy jest prostych, a to nikt nie wie, nie? Więc to pomnaża wtedy te koszty, tak? No, niemniej jednak z punktu widzenia takiego, że tak powiem, środowiskowego, ile koszulek z hektara nam zejdzie, no to żeby zrobić koszulkę konopną, to potrzebujemy mniej więcej metr kwadratowy konopi i metr kwadratowy bawełny. Razem to daje jedną koszuleczkę. Mm-hmm.
No dobra, no ale... Czyli teraz sobie wyobraź tak, metr kwadratowy, nie? A hektar to jest 10 tysięcy metrów kwadratowych, czyli jeden hektar to jest 10 tysięcy koszulek. I tutaj a propos twojego pytania o skalowanie. Ja mogę wysiać sobie 10 tysięcy hektarów, ja to zbiorę, tylko będę musiał wtedy 10 tysięcy razy 10 tysięcy koszulek mieć do obrócenia w ciągu roku, nie? Mhm. Więc tutaj jest ta granica. Chociaż ilość ciuchów, która się sprzedaje, jest dla mnie niepojęta. Jak ja sobie to próbuję sumować i patrzę na swoje schematy zakupowe, że tak powiem, jako konsument, jako osoba prywatna, to mi się to nie skleja. Tam razy 10 mi gdzieś czegoś brakuje. No i tu się pojawia to niesłynne hasło fast fashion, czyli ciuchy, które ludzie kupują, założą dwa razy i wyrzucają. Zarówno ze względu na to, że taki mają widzimisię, bo już się ktoś nie chce ubrać dwa razy w tą samą wdzianko, ale też ze względu na to, że takie błędne koło tandeciarstwa, że te ciuchy są ze świadomością, że klient i tak je założy dwa razy, no to nikt nie przywiązuje wagi do ich trwałości. Oczywiście znowuż nikt, no uogólnienie, tak? Są firmy, gdzie kupisz i możesz 10 lat to nosić. Natomiast taki mainstream, ten, z którym właśnie Unia najbardziej walczy, no to są ciuchy, które tak naprawdę objeżdżają cały świat, bo nie wiem, czy wiesz, ale największym producentem bawełny na świecie są Stany Zjednoczone, bo te wszystkie kontenery z elektroniką, które płyną z Chin do Stanów, to one muszą z czymś wrócić. Mhm. Więc one wracają z bawełną, czyli w Teksasie, w Alabamie, w Karolinie Północnej, Południowej robią ci bawełnę, a bawełna jedzie do Chin, w Chinach jest przerabiana na przędzę, która jedzie do Bangladeszu, w Bangladeszu zrobią ci z tego koszulkę, przywiozą ci to do Europy, dwa razy ją założysz i wyrzucasz ją na śmietnik. To jest jakby rynek tekstylny w jednym zdaniu, nie? I z tym najbardziej trzeba, należy walczyć. I świadomość konsumencka gdzieś tam jest, aczkolwiek to tak jak o szerszych tendencjach zakupowych młodych, zwłaszcza ludzi się mówi, że na poziomie deklaratywnym to są świetnymi konsumentami, takimi zaangażowanymi, że wszystko tam pilnują, sprawdzają i tak dalej, ale jakoś nie pokrywa się to z realnymi zakupami. Tu jest pewna obawa, że jest taki rozdźwięk, że ludzie mówią, że są fajni, ale wcale tacy fajni nie są. No, na końcu ten klient jednak bardzo często cena czyni cuda. Hasło tak. Przewodnie wielu sprzedawców. No niestety. Albo jednak zobaczy, że nawet pomijając cenę, ale ma w głowie, że tak, chce kupować naturalne, ale zobaczy, o jaka piękna bluzka wezmę ją. I już wtedy przestaje patrzeć, nie? Ja nie ukrywam, czasem tak mam ze słodyczami, że no sprawdzam zawsze skład rzeczy, ale czasem coś mi kurde tak weźmie, że i tak to kupię, nawet jak wiem, że to jest... Jak przeczytasz skład. Tak, to czasem po prostu świadomie nie spojrzę na skład. No to niestety, wszyscy tak mamy. Czyli wiemy, ile potrzebujemy przestrzeni, żeby wyprodukować tą przysłowiową koszulkę z konopi, ile przestrzeni, żeby wyprodukować z bawełny. Różnica między przędzą konopną a innymi popularnymi przędzami, takimi jak no już przysłowiowa bawełna, czy ukochanej panujący nam na całym świecie poliester. No właśnie, bo tutaj tak naprawdę o ten areał pytałeś, bawełna versus konopie, ale równie dobrze można powiedzieć, wystarczy szklanka ropy, żeby zrobić koszulkę. No właśnie. Bo to są wszystko odpady tak naprawdę z produkcji petrochemicznej, gdzie równolegle z eksplozją przemysłu i demograficzną, czyli nagle jest po prostu pierdylion ludzi na świecie, nagle wszyscy zużywają ogromne ilości ropy, która podczas rafinacji wytwarza mnóstwo różnych, nie wiem, czy odpad to dobre słowo, bo z tego się robi później pieniądze, więc to nie jest odpad do końca. No niemniej jednak nagle pojawiła się po prostu gigantyczna ilość potencjalnie przydatnych syntetyków. I żeby też nie było, że ja jestem jakimś ortodoksem, one mają świetne cechy użytkowe. Syntetyczne wyroby potrafią mieć bardzo dobre cechy użytkowe. Wytrzymałość, o konopiach się mówi, że są tam najwytrzymalszym włóknem, ale naturalnym. Czyli pomiędzy naturalnymi królują, ale potem jest przepaść i nad tym wszystkim są syntetyki. No przędza nylonowa czy polipropylenowa to jest zupełnie inny świat, jeśli chodzi o wytrzymałość. Mhm. Dlatego na okrętach, no to w tej chwili praktycznie tylko polipropylen jest, nie? Mhm. Więc one mają swoje zastosowania, natomiast według mnie odzieżówka nie jest jednym z nich. Zarówno z tego względu, że nasze ciało jednak ma potrzebę
wymiany powietrza ze światem zewnętrznym, a tu syntetyki nie są szczególnie przyjazne do tego. A po drugie, jednak nasza odzież się zużywa. Jeżeli jest źle zrobiona, to szybko się zużywa, jeśli dobrze, to trochę dłużej się zużywa, ale jednak się zużywa i trafia na śmietnik. Nie ma praktycznie recyklingu odzieży. Nigdzie. Są, powiedzmy, sklepy z używaną odzieżą i to jest świetna rzecz, no bo to nawet nie jest recykling, tylko ponowne użycie, tak, jeżeli produkt nie jest zniszczony. Rewelacja. I to de facto wtedy nieważne, czy jest poliestrowy, wełniany, czy kaszmirowy, to jakby w dalszym ciągu nie wytwarza się nowego wyrobu, żeby dostarczyć do konsumenta i dla niego nowy produkt. Natomiast no jednak większość trafia po prostu na składowisko i na tym składowisku będzie po wsze czasy. Unia dosyć odważnie mówi o tym, że będzie chyba nawet od 2025 roku obowiązek jakby sortowania odzieży, natomiast nie do końca głośno mówi, tam dokument ma was 800 stron, ale w sumie nic z niego nie wynika, jeśli chodzi o to, co z tym ma się później dziać, gdzie to ma trafiać, jak to ma być sortowane. Najgorsze, bo jeszcze ten poliester, który stanowi, nie wiem, 40% mniej więcej produkcji odzieżowej na świecie masowo. Sam czysty poliester w recyklingu jest względnie poprawny. Natomiast po pierwsze, ktoś, kto wyrzuca podartą koszulkę, to on nie będzie niestety patrzeć na metkę, która mogła się już dawno sprać, albo ją odcięliśmy, bo nas gryzła. Mhm. I on nie wie, czy to jest bawełniane, czy to jest poliestrowo. On ma to w dupie tak naprawdę najczęściej, ten konsument. Więc on to wyrzuci do śmietnika, albo ewentualnie, jeżeli nie jest kompletnie podarta, to do Czerwonego Krzyża. I te rzeczy najczęściej trafiają do spalenia po prostu. Więc no ciężko tu mówić o jakimś obiegu surowców. Ale najgorszym głównym to jest dość popularne i zyskujące ogromną popularność, mieszanka poliester bawełna. Bo tego ani nie dasz do ponownego przetworzenia, bo tam, gdzie, jeżeli jednak już Bruksela jakoś to wymyśli, że będzie ten recykling i masz tą poliestrową skarpetkę i wrzucisz ją do plastiku, bo powinien się wrzucić, tak, do kosza na plastik, tu nie trzeba dodatkowego sortowania, tylko umiejętności myślenia dla ludzi. Wrzucasz ją do plastiku, ona przerobi się później na plastikowy widelczyk, tak, który jak wyrzucisz ponownie do plastiku, to znowu stanie się talerzykiem, więc pół biedy jeszcze, tak? Na to, a z drugiej strony, jak weźmiesz czystą bawełnianą koszulkę i zakopiesz ją u siebie w ogródku, to za 2 lata tam nic nie ma. Ewentualnie zostanie kawałek, nie wiem, metki, na której będzie trochę poliestru, czy jakiś guzik. Pół biedy znowuż, ale jeżeli masz koszulkę 60% bawełna, 40% poliester, ulubiona mieszanka w tej chwili Bengalczyków, którym brakuje bawełny, a czystego poliestru ludzie nie chcą kupować, to nie zrobisz tym nic. Możesz tylko i wyłącznie wyrzucić na śmietnik, ani to tego nie przetworzysz ponownie, bo ta bawełna tym plastikowcom przeszkodzi przy recyklingu, ani tego nie wyrzucisz do biodegradowalnego, bo ten poliester z kolei sprawi, że to będzie leżało do końca świata. Są jakieś takie próby mikrobiologicznego zwalczania tego, że dasz jakieś tam enzymy na przykład, które zjedzą tą celulozową część, czyli bawełnę, a później resztę dasz do przetwarzania, ale ja nie wiem, czy to się za naszego życia wydarzy, no, tak naprawdę. W Kanadzie pracują jeszcze nad zastosowaniem grzybów do utylizacji niektórych. Tylko to wszystko zakłada, że masz idealnie posortowane te rzeczy, tak. Czyli te enzymy czy te grzyby dajesz ok, w laboratoryjnych warunkach wiesz dokładnie, jaki był skład tej koszulki, a tego, no wiesz, jak ciężko jest wymóc na ludziach, żeby ten podstawowe sortowanie robili odpadów, nie? A potem przylatuje obca cywilizacja, patrzą, co my robimy i myślą sobie, nie ma o czym gadać, lecimy dalej. Nie ma, tak, lecimy dalej. Dobra, wróćmy do kombinatu. Na ziemię, dosłownie. Czy współpracujesz z lokalnymi rolnikami w zakresie uprawy konopi, czy surowiec pochodzi tylko i wyłącznie z waszych upraw? W tej chwili mamy pierwszy sezon, w którym już zakontraktowaliśmy u rolników i mniej więcej połowa jest na naszej plantacji, my nie mamy własnego pola, tylko my dzierżawimy pole, ale od lat to samo, więc to jest plantacja, którą my w całości prowadzimy od A do Z i mamy pola kontraktowe z rolnikami, gdzie różny jest ten stopień naszego zaangażowania, dla niektórych de facto i tak my wszystko robimy, a jeden mamy taki przypadek, gdzie no byłem tam raz tak naprawdę, staram się nie wtrącać, to jest akurat nasz akcjonariusz, który bardzo jakby na bieżąco jest z nami, wiemy, co się tam dzieje, on wie, co powinien robić, więc to jest taki trochę test, żeby sprawdzić, czy będzie jakaś zauważalna różnica w tym materiale, natomiast zamysł jest taki, że samą produkcję robią okoliczni rolnicy. Okolicznie to mówię 30 do 50 kilometrów od Elbląga, bo
powyżej tego nie ma do końca sensu tego wozić. Ja sobie planuję zostawić to 40-hektarowe poletko, które mamy jako takie pole doświadczalno-produkcyjne, czyli to nie są poletka w rozumieniu grządka testowa, tylko dla mnie testowa jest hektar dwa. No i te 40 hektarów pozwala mi sprawdzać pewne rzeczy. Oczywiście ja już dużo rzeczy mam posprawdzanych, jakie odmiany chcemy uprawiać, jaki termin siewu, jaka metoda siewu, ale zawsze można coś jeszcze poprawić. Nie? Więc powiedzmy mogę zmienić, nie wiem, tu mam już wyrobione, że 25 kilo na hektar sypię, ale powiedzmy, więc wiem, że nie 10 i wiem, że nie 70, ale między 25 a 20 albo 30, no to też mogę sobie jeszcze dalej sprawdzać, tak? Albo już tydzień, termin siewu o tydzień przesunę w tą albo w inną stronę, więc to na pewno sobie pozostawimy, chociaż to są jednocześnie też pola produkcyjne, z których my ten surowiec pozyskujemy, przetwarzamy, jak i pola okolicznych rolników, gdzie robią to zgodnie z naszym tak naprawdę wskazaniem. Raczej nie przewidujemy takiego scenariusza, w którym tak jak funkcjonuje rynek bawełniarski, czyli idzie się na giełdę, przywozi bawełnę i przerabiamy to. I masz w dupie, skąd ta bawełna jest, po prostu ma spełniać parametry. To na pewno nie chcę czegoś takiego w konopiach robić. Nawet jak tą bawełnę kupujemy, no to ja stawałem na głowie, żeby jednak znaleźć konkretną plantację, z której to jest, i za tydzień jadę na tą plantację, poznać się z tym człowiekiem, żebym spojrzał mu w oczy i wiedział tak naprawdę, z kim pracuję, że ja wiem dokładnie, z którego punktu na ziemi pochodzą nasze produkty od A do Z. I ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. I jaki jest kierunek? No bo wstępnie no to już wiemy, że wpierw na początku przędza, potem sam materiał, ale co w perspektywie widzisz jako produkty docelowe, dostępne? No bo prawdopodobnie to jest kwestia czasu, z tego co mówisz. Przejdziesz przez te trudne etapy i za chwilę będzie produkcja szła pełną parą. Jaką masz wizję, co będziesz chciał produkować, albo do jakich gałęzi przemysłu będziesz kierował swoją ofertę? Dojrzewamy do tego, że jednak ta najszlachetniejsza część, czyli odzieżówka, to jest miejsce, gdzie chcemy być. Tam najłatwiej, znaczy najłatwiej, to może mało brzmi ambitnie, że wybiorę to najłatwiej, tak najtrudniej, ale tam najbardziej doceniane jest to, co my robimy, czyli największa jest szansa przekonać klienta, który kupuje coś trochę emocjonalnie, tak, bo ten zakup odzieży jest związany z tym, co nam się podoba, ale nie tylko okiem, co nam się podoba, tylko że też podoba nam się historia, która wokół tego wszystkiego jest, niż w przypadku sprzedaży, nie wiem, filtrów do oczyszczania powietrza w supermarketach, tak? Tam nikt nie będzie patrzeć na nic innego niż parametry i cena. Cała historia go nie obchodzi, tak? Więc cała ta otoczka związana z budowaniem świadomości, z tym, że robimy coś fajnego, że ludzie mają... Ja na przykład jak kupię, nie wiem, ser, to lubię kupić ser, który był gdzieś tu w lokalnej mleczarni. No i tak czysto obiektywnie, czy to ma znaczenie, czy ja go wezmę z tej, czy z innej mleczarni, no można powiedzieć, że dla samego sera nie ma to znaczenia, tak? Ale dla mnie ma. Ja jako konsument chcę wybrać lokalne, chcę wybrać od małej firmy, której wiem, komu konkretnie tak naprawdę sprzyja ten mój zakup, a nie od Nestle, tak? W przypadku przemysłu niestety te zasady nie obowiązują. I ja podejrzewam, że w którymś momencie przegrałbym konkurencję z bardziej, nie wiem jakiego słowa użyć, żeby nikogo nie obrazić, ale takimi no krwiożerczymi kapitalistycznymi graczami, tak, którzy nie będą się na nic oglądać, tylko wezmą, no na przykład wtedy konkurencją jest włókno kokosowe ze Sri Lanki, tak. I teraz jeżeli mamy do czynienia, nie wiem, z matą do ogrodu, którą my robimy takie włókniny, które się przykrywa grządki, one tam chwastów nie przerastają, wilgoć utrzymują. I mamy tutaj w Elblągu taką zaprzyjaźnioną firmę, która zakłada ogrody. No i ta firma, zakładając ogród, klientce mówi, mamy do wyboru matę polipropylenową, mamy matę kokosową ze Sri Lanki, albo mamy matę konopną spod Elbląga. No i pani od razu mówi, ona chce konopną spod Elbląga. Natomiast jeżeli ta sama mata ma trafiać, to samo włókno ma trafiać jako zbrojenie do betonu gdzieś warszawskiego dewelopera, to on ma to niestety w dupie.
Jego to kompletnie nie interesuje, jego interesuje tylko i wyłącznie cena i parametry. No i wtedy to włókno kokosowe po prostu wygrywa, bo jest jakimś odpadem z produkcji orzechów. Mhm. Więc ja w tym przemyśle się aż tak bardzo nie odnajduję, aczkolwiek są zastosowania, które mnie czasem zaskakują, tak? Że mamy na przykład klienta, z którym rozmawiamy, może uda się to zrobić, jeszcze nie chcę wyrokować, że tak, ale nawet jak się nie uda, to sam fakt kierunków rozwoju, jakby myślenia, jednorazowe wykładziny na targi. Ja jak to słyszałem, myślę, ale po co jednorazowe wykładziny na targi? Jakby nie można wielorazowe, wiesz, na tej zasadzie, ale później od tego momentu zwracałem uwagę, że rzeczywiście na targach są takie cieniutkie poliestrowe dywany, które na koniec po prostu zamiast to myć czy czyścić i tak dalej, to się zwija w rolkę i się wyrzuca na śmietnik. I po dwóch dniach tak naprawdę tysiące metrów takiego plastiku trafia na wysypisko. O targach wszyscy dawno zapomniał, a ten dywan tych targów będzie gdzieś tam leżał. Więc więc tutaj w tym wypadku rzeczywiście akurat taka włóknina, która nie jest szczególnie bardzo wytrzymała, jako dywan do domu by się nie nadała, bo ona się rozejdzie po jakimś czasie, ale te dwa dni spokojnie wytrzyma, no to jest ciekawy kierunek i tego typu zastosowania to jak najbardziej przy te włókniny, czyli już nie tyle przędza, no ale produkty włókiennicze przy budowie dróg, przy budowie umocnień skarb wszelkiego rodzaju. Tutaj dość mocno staramy się zaistnieć, no i to już jest takie typowo przemysłowe zastosowanie. Tutaj nie ukrywam, że trochę bym liczył, aczkolwiek liczenie na państwo to wiadomo jak się kończy, że w dokumentacjach przetargowych mogłoby się kiedyś pojawić taki zapis, może on jest zresztą, nie znam się na tym, jak pochodzenie surowca, tak? Czyli jeżeli nasi budowlańcy budują drogę i na skarpę muszą wyłożyć coś, co dwa lata sobie tam poleży i znowuż mają do wyboru albo polipropylen, albo konopię, albo kokosa, no to żeby jednak czynnik pod tytułem, a to jest tutaj z naszej gospodarki, a nie innej, to żeby gdzieś tam, no nie mówię, żeby to był decydujący czynnik, ale żeby chociaż było to brane pod uwagę. W 100% się z Tobą zgodzę. Słuchaj, dużym zainteresowaniem na rynku ogrodniczym wzbudzają jednorazowe doniczki. Bo to, że ona jest nietrwała i że ta mata, o której mówisz, jest nietrwała i ona nie nadaje się. Dokładnie. W jednym miejscu będzie to minus, a w drugim będzie jednak to bardzo ważny argument w podejmowaniu decyzji. Doniczki ogrodnicze to jest w ogóle inny świat, z tego co zauważyłem. Tutaj też tak naprawdę gdzieś rozważaliśmy to zresztą inaczej. No, my rzeczy, które prototypowaliśmy, które zrobiliśmy w skali takiej garażowej, to są dziesiątki, setki. I takie doniczki na przykład jedno też robiliśmy i fajnie, tylko że tak naprawdę jak chcesz to przeskalować teraz, to żeby robić to w cenie, która będzie jednostkowo konkurencyjna do tego, co jest tam torfowe czy kokosowe te doniczki, no to musisz tu cały zakład postawić. To nie jest coś, co ja mogę krótką serię wypuścić testową. Musiałbym całą po prostu firmę postawić wokół tego i no skakanie być firmą zielarską, odzieżową, ogrodniczą i budowlaną, to po prostu... No tak, trzeba wybrać jeden kierunek oczywiście. Tak. I to jest ciężka praca nad sobą, która mi średnio wychodzi, ale robię postępy w mówieniu samemu sobie nie. Nie rób tego. Tak, jest to fajne, jest to ciekawe, można na tym zarobić, można zrobić coś fajnego, ale nie rób tego. Sam sobie muszę to regularnie, codziennie powtarzać, bo w przeciwnym razie będę miał zaczętych 150 projektów, a żadnego nieskończonego. Dlatego tak mocno w ostatnich czasach porezygnowaliśmy na przykład z kwestii budowlanych. Zostawmy to komuś, kto będzie miał na to czas i ten. I to sprawiło, że udało się zrobić zauważalne postępy w tym obszarze włókienniczym. I tak jak dwa lata temu powiedzieliśmy akcjonariuszom, potrzebujemy środków, mamy pomysł, chcemy zrobić przędzę, zrobiliśmy tą przędzę. Dowieźliśmy ten jakby krok milowy, jak to się ładnie mówi, tak, zrobienia tej przędzy. Teraz przed nami się otwierają ogromne perspektywy i to tak naprawdę może nie tyle globalne, ale przynajmniej w zakresie tak zwanego Zachodu, no to bardzo mocno międzynarodowe, bo tutaj duże zainteresowanie to są Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia, gdzie te czynniki wyprodukowano w Europie, wyprodukowano naturalnie, wyprodukowano w fajny sposób przez fajnych ludzi, mają większe znaczenie i więcej ludzi jest skłonna za to po prostu zapłacić. Mm-hmm. No to rewelacja, dobra. Bo troszeczkę wyprzedziłeś, twoja wypowiedź troszeczkę wyprzedziła moje pytanie.
Co aktualnie można kupić? I nie jest to, chciałbym od razu zaznaczyć, że nie jest to odcinek sponsorowany, żeby nie było, tak, żeby nie było niejasności. Tak, za wszystkim migania. No w końcu musimy zebrać trochę środków do budżetu. Ale powiedz, co w tym momencie kombinat oferuje, jakie rzeczy można kupić? Poza oczywiście produktem... Właśnie, bo to no, zielarska część, o tym rozmawialiśmy, zdaje się, poprzednio. Tak, tu, odcinek numer 7, zapraszam do wysłuchania, wracamy tutaj do... Natomiast w obszarze włókienniczym w tej chwili są dopiero pierwsze produkty, które już realnie są w detalu dostępne i to są właśnie te ogrodnicze, czyli głównie no, z tej działki bestsellerem jest ta mata włókiennicza i paździerze. Jeśli chodzi o paździerze, to żeśmy niedawno zwiększyli moce produkcyjne, mamy fajniej, będzie niedługo trafi taka większa paczka tych paździerzy, więc to są nazwijmy to półprodukty, tak? Jeśli chodzi o wyroby typowo tekstylne, to w tej chwili jeszcze na sklepie nic nie dostaniesz. W zależności od tego, kiedy odcinek będzie emitowany, może już będzie sama przędza na sklepie, bo chcemy. Cały czas już jesteśmy, że dobra, wprowadźmy ją na sklep, ale w danym tygodniu jest jakiś mały przełom technologiczny, że dobra, mamy lepszą. No to poczekajmy, aż ją dopracujemy i znowu mamy lepszą, więc tak się cały czas przekładam. Natomiast plan jest taki, żeby do końca roku w sklepie znalazły się koszulki konopne. I to jest takie coś, nad czym dniem i nocą tak naprawdę pracuję, bo po nocach mi się to śni również, co jest w sumie całkiem przyjemne, chociaż trochę męczące momentami. Jest tam trochę jeszcze wyzwań technologicznych z tą przędzą, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że do tkactwa tam wytrzymałość, a tutaj są jakieś takie parametry, które powodują, że ta koszulka się lekko wykrzywia nam, ale no też znowuż wiemy, co trzeba poprawić i z każdą iteracją jest coraz lepsza. Natomiast tutaj mówię, wszystko robimy, żeby do końca roku ona się w sprzedaży pojawiła. I to będzie taki trochę afisz pokazujący, co my możemy, bo jak już zrobisz tą koszulkę, to de facto każdy wyrób dzianina, nie wiem, czy widzowie, słuchacze będą kojarzyć dzianina, to jest troszeczkę coś takiego, bo tkanina to jest jak krawki w zeszycie, czyli jedne nitki idą w górę, drugie idą w bok i to się robi, przeplata, jest tkanina, tak? Natomiast dzianina to też jest wyrób płaski, tylko to jest tak zrobione, jak babcia na drutach robiła, czyli tak przeplata w takie warkoczyki, można powiedzieć. To jest bardziej elastyczne i to jest według mnie bardziej stworzone do konopi, rodzaj splotu, bo konopie same z siebie są dość sztywne, więc jeżeli my dodamy jeszcze sztywność tkaniny, no to mamy raczej spodnie jeansowe albo tapicerkę meblarską, a nie coś, co chcemy bezpośrednio na ciało założyć. Te dziane wyroby są dużo bardziej plastyczne, elastyczne. I teraz jeżeli zrobimy to, znaczy nie jeżeli, w momencie, kiedy ta koszulka trafi, to właściwie każdy wyrób dziany jesteśmy w stanie zrobić. Czy to będzie sweter, czy to będzie bluza, czy to będzie czapeczka, czy to będzie skarpetka. Wszystkie te rzeczy już wtedy, że tak powiem, będą z górki. Natomiast chcemy dopracować ten jeden podstawowy krój. I oczywiście jak wrzuciliśmy na Facebooki taką zajawkę, że zdjęcie w tej koszulce prototypowej moje, no to od razu pytanie, że super, ale ja bym chciała z krótszym rękawkiem, a ktoś super, ale ja bym chciał z większym dekoltem, z mniejszym dekoltem. Więc wiadomo, że wtedy się pojawia cały temat, który można podsumować jako moda, tak? Że no, preferencje, każdy z nas ma inną budowę ciała, inne po prostu zapotrzebowanie, bo ja lubię, jak koszulka mi gdzieś tam już sięga za pas, a kto inny woli, jak mu pępek widać, więc no to będzie cała wielka przygoda tak naprawdę, bo tak to trochę traktuję i w tym kierunku będziemy chcieli się rozwijać, a gdzie nas rzeczywistość zaprowadzi, no to za pół roku, rok jak porozmawiamy, to sam jestem ciekaw. No dobra, no to trzymam cię za słowo, wrócimy na pewno do tematu. A propos Facebooka, to gratuluję dobrego pomysłu porównawczego z Bentleyem. Bardzo mi się podoba. Tak, no niestety nie udało się Bizona odpalić, bo był po sezonie akumulator rozładowany, ale wyszło całkiem fajnie. Także super pomysł. No cóż, my tu gadu, czas leci. Niestety musimy kończyć naszą rozmowę na dzień dzisiejszy oczywiście. Moim i waszym gościem był Maciej Kowalski z firmy Kombinat Konopny. Dziękuję, Maćku. Dzięki za zaproszenie, do następnego razu. I dojechaliśmy do końca odcinka. Dziękuję za twój czas. Oczywiście wszystkie linki znajdziesz w opisie. Jeżeli publikowane przeze mnie treści są dla ciebie atrakcyjne, zasubskrybuj, udostępnij lub pozostaw komentarz. Dzięki. Pozdrawiam ciepło, Tomasz Ołupczyński, terapeuta konopny z podcastu Rozmowy Konopne. Niech kanabinoidy będą z nami.